dzisiaj znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Gdańsku na ulicy Niegowskiej, a tak w zasadzie SSP. Także dobrze, zaczynamy od prezentacji. Przejazd kolejowy jest kategorii B. No niestety znowu pogoda na nagrywanie nie dopisuje, no. Jak ja nienawidzę tego, no. Ale no, no przecież zawsze jest czas na nagrywkę. Przejazd jest wyposażony w 5 sygnalizatorów SDK2, żarówkowych, no niestety kropelki małe spadły, ale wybaczcie, no, to nie moja wina. Ma te dwa głośniki modulowane typu EHLS10, 4 rogatki EHR95 kombudowski. Ogólnie przejazd kombudowski. Tam mamy nawet automatykę kombud. Jeżeli chodzi o oznakowanie na tym przejeździe, rogatki są N1, N2, N3, N4. A bo wiecie, są jeszcze. Są jeszcze po prostu L1, L2, P1, P2. Tam macie szlak na Gdańsk, ogólnie ten główny, a tam macie szlak na po prostu Tczew. Najprawdopodobniej, bo nie wiem czy na pewno, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo, będzie jechał pociąg EIP. Mówiłem, że tu nigdy nic nie wiadomo. Miałem przetrzeć obiektyw na przelot. Siema, żółte czoło, nie jestem pewien, co to było, chyba Bakus z Zielonej Góry, ale nie jestem tego tak dokładnie pewien. Sygnalizatory są żarówkowe, widzieliście właśnie PK w działaniu. I po prostu teraz poczekamy sobie jeszcze na tego pendolina. Także widzimy się już podczas drugiego przelotu. Przeloty na przejeździe kolejowym w Gdańsku na ulicy Niegowskiej. Wiecie co, ja ledwo co przyszedłem, kiedy już się załączyło na tego ED250, ale podsumowując, mamy tutaj żółte czoło, także... Nie wnikam, także to już by było na tyle. A więc z tego miejsca zdawał dla nas rację Mati 08 na tle tych echlibiących i w ogóle już się z wami żegnam. To cześć!